To mniej niż w poprzednich latach, ale mimo wszystko znacząca suma, przekonuje dyrektor lecznicy Krzysztof Kłos. Jak tłumaczy, powodów zmniejszenia pieniędzy na inwestycje jest wiele, m.in. podwyżki, jakie wywalczyli sobie pracownicy placówki. Zdaniem dyrektora, choć poszczególne osoby być może nie zauważą znaczących wzrostów płac, to w sumie podniesienie uposażeń w skali budżetu szpitala daje ogromne sumy. Stąd kwota 4 milionów złotych na inwestycje. Składają się na nią także zadania zaplanowane już w ubiegłym roku, na które zarezerwowano wówczas pieniądze, a które z różnych przyczyn były realizowane lub kończone teraz. Są też planowane zupełnie nowe zadania. Zdaniem Krzysztofa Kłosa, kwota 4 milionów na inwestycje to nie mało, choć chciałoby się więcej. Można powiedzieć, że jeżeli nam się uda to zrealizować, no to nie będzie tak źle, aczkolwiek szpital powinien corocznie w granicach 8 do 10 milionów złotych inwestować w swoje środki trwałe, aparaturę medyczną, nowe technologie medyczne, jeżeli chciałby się utrzymać w trendzie rozwoju technologii medycznych i po prostu, żeby móc realizować nowoczesną medycynę. Już trwa instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego w pawilonie A, co od dawna było wymagane, a ze względu na koszt tego zadania sięgający miliona złotych wciąż się odkładano. Bardzo duże zadanie, także uciążliwe w realizacji, bo musimy wejść do każdej, między innymi do każdej sali chorych, zainstalować czujniki i głośnik, z którego będą przekazywane, no i instalacje oczywiście, z którego później będą przekazywane informacje o zagrożeniu przeciwpożarowym. Szpital zainwestuje także w sprzęt. Przede wszystkim doposażony ma być oddział intensywnej terapii. Na to szpital wyda kilkaset tysięcy złotych, ale będą też inne zakupy. Między innymi sprzęt laparoskopowy dla chirurgii ogólnej, aparat do hemodializy, no cały szereg jeszcze mniejszych przedsięwzięć. Ponadto pieniądze pójdą na projekty. Planowana jest modernizacja holu przy poradniach, oddziału ginekologiczno-położniczego czy stworzenie nowych pomieszczeń dla chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej. Projekty dotyczyć będą także oddziału geriatrycznego czy zakładu leczniczo-opiekuńczego, który wpisany jest w strategię powiatu. W kolejnych latach zmodernizowany ma być także oddział ratunkowy i pediatryczny. To na razie plany i co najwyżej w tym roku etap projektów. Jest natomiast szansa na prace remontowe na oddziale rehabilitacyjnym, o ile szpital dostanie dofinansowanie do wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie. Będziemy modernizować oddział rehabilitacji i zakład rehabilitacji w obszarze tego zaplecza sanitarnego. Już tam jest wyjątkowo nienowoczesne i niekorzystne z punktu widzenia pacjentów z ograniczeniami ruchowymi. Rozwiązanie, jeśli chodzi o sanitariaty, o natryski. Szpital chciałby otrzymać na te prace 150 tysięcy złotych dofinansowania. Ze swej strony deklaruje wkład w wysokości 200 tysięcy złotych.